Z Iwaszkiewiczem można powiedzieć, że przyjaźniliśmy się. To była zupełnie inna przyjaźń. Mniej taka swobodna, bardziej taka towarzyska, ale nie tylko towarzyska, bo bliska. Przepraszam, że ja to z tą ręką coś tam macham. Przepraszam bardzo. Po prostu szanowaliśmy bardzo Iwaszkiewicza jako pisarza. I oboje byliśmy zwolennikami jego wierszy, jego próz, zwłaszcza jego opowiadań. No, poza tym Iwaszkiewicz to była taka postać, którą naprawdę chciało się znać. Po prostu przez ilość jego linków, związków z innymi pisarzami i z ludźmi sztuki. To był człowiek, u którego można było posłuchać, jak mówi o Szymanowskim, jak wspomina przedwojenne Zeszyty, znaczy słuchałem Zadomości Literackie, tak. Po prostu trudno by sobie odmówić, bo to jednak jeśli chodzi o stanowisko, znaczy o Stowarzyszenie Pisarzy, to on był jednak taką jednostką, jakby to powiedzieć, elitarną. Nie można tego inaczej określić. Po prostu nawet jego wzrost i ta postura go dysponowały do tego, żeby objąć jakieś przewodzenie. Więc tego przewodzenia już go pozbawiono, ale wszędzie on jeszcze był w różnych rządowych jakichś kongresach pokoju, w takiej organizacji międzynarodowej literackiej, która była konkurencją pen klubu, także nasi przyjaciele tam nie należeli. Mniejsza o to. W każdym razie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o państwa Iwaszkiewiczów, to byli tylko u nas raz na kolacji. Pamiętam, że kaczka była na kolację, bardzo robiliśmy kaczkę, uważaj. I wtedy było u nas, już nasza córka miała kilka lat, i wtedy u nas było takie zwierzątko, które się nazywa świnka morska. I pamiętam, że ta świnka morska robiła nam ogromne szkody, bo ogryzała książki te dolne, które leżą tam bliżej. Ale głównie interesowała się książkami, które były sklejane, bo ten klej ją interesował. No ale czasem można było zastać jednak po bojowisku, także staraliśmy się wypuszczać ją wtedy, kiedy jesteśmy i możemy mieć na nią oko. Dlaczego to mówię? Bo jak byli Iwaszkiewiczowie, to ta świnka morska postanowiła się pokazać, że jest, przedstawić się. I się wysunęła i przebiegła przez pokój. I Iwaszkiewicz szalenie się ożywił, bo on w ogóle zwierzęta bardzo lubił, to widać w jego książkach. I powiedział, bardzo śmiesznie powiedział do swojej żony: patrz, świstak. No nie był świstak oczywiście, żeśmy już tego nie prasowali, ale jakieś pewne podobieństwo. On więcej świstaka widział w przyrodzie niż ja. Świstaka nigdy nie widziała, świnkę morską w domu mogłam mieć. taka była. No, teraz natomiast bywaliśmy w stawisku. Bywaliśmy na ogół na zaproszenie, nigdy nie najeżdżaliśmy na stawisko tak, żeby się pojawić. No, zresztą nie mieliśmy zwyczaju, bo sami nie lubimy, jak ktoś nas nie powiadomił, jak chce przyjść. Bo można zastać w różnych sytuacjach, prawda? Nie zawsze jesteśmy gotowi do tego. Ale tam były takie bardzo miłe spotkania. Oni robili takie duże kolacje, do których menu wypisywał Jarosław Iwaszkiewicz. To było każdy miał takie menu przed sobą, co dostanie na obiad. I to menu było przygotowane bardzo często z jego interwencją, na pewno, znaczy planowane było na pewno przez niego, a także pomagał tam, znaczy zaglądał na pewno do kuchni, żeby zobaczyć, czy wszystko jest tak. Były to zawsze się bardzo smaczne kolacje, dobrze podane. Takiego miał szofera, który był z nim zaprzyjaźniony, który podawał wtedy do stołu. No, ale bardzo, bardzo różni ludzie tam bywali. Bywali czasem ludzie, których niekoniecznie pragnęliśmy widzieć, ale byli po prostu. Byli zapraszani, ponieważ on sobie równocześnie jednych lubił i chciał ich widzieć i rozmawiać z nimi, a do drugich miał podobne
po prostu interesy. Czego ja nie przypisuję mu, że jest coś ujemnego. Po prostu każdy ma jakieś interesy, załatwia to w inny sposób. On w ten sposób, że zapraszał na stanowisko. Ci ludzie jakoś czasem czuli się jak gdyby zobowiązani, żeby załatwić mu coś. Zresztą miał ogromne wpływy rządowe. Właśnie z każdym rządem był w bardzo dobrej zgodzie. Wysyłany był do Moskwy, gdzie bardzo się chwalił, że był na kolacji z Breżniewem, ale na osłodę nam powiedział, że tego szofera, także prosił ich, żeby zaprosili także tego szofera. Troszkę paradoksalna sytuacja, że Iwaszkiewicz i szofer, a równocześnie pan Breżniew. No więc tyle. Tam po śmierci, tam odbywało się, na tym nie byłam, bo nie byłam w Polsce wtedy, odbywała się taka wielka uroczystość jubileuszu ślubu Iwaszkiewiczów. I na to był zaproszony Rubinstein, podjechali jego przyjaciele muzycy, był ogromny tłum, była orkiestra ludowa, było wspaniałe przyjęcie, Artur mi mówił, że naprawdę należy to do rzadkości, żeby uczestniczyć w takim, zwłaszcza w tym okresie. Także to było, to takie było głośne. On miał takie zamiłowanie do takich uroczystości. Zresztą wspaniale Polskę znał. Ja ogromnie mu zazdrościłem, że on tak zna nie tylko kraj zachodu, ale Polskę. Bo przejeżdżał Polskę, pamiętał nazwy i wygląd małych miasteczek, łąk, jakiś pięknych fragmentów, potrafił z pamięci od razu mówić. No, to było bardzo piękne.